Wodzu, witam w kolejnym demonie na kanale. Dzisiaj mamy Yes You Grace Snowfall. Taki to jest chyba druga część, to nie jest żaden dodatek ani nic. Gra ma być w 2024 roku. Podobno ma język polski, ale demko nie ma. Słuchajcie, mogę się poruszać tylko klawiaturą, myszka tutaj nie działa. No zobaczymy, słuchajcie. Gra przypomina trochę stylistyką gry o tron. Zobaczymy, może być ciekawie, słuchajcie. Ale zobaczymy tak naprawdę, jak to wygląda. Długo się wczytywała do menu głównego. To jest 0,98 stok, to też niedopracowane jeszcze. What's the difference between a common man and a king? No właśnie, ja nie wiem. Both make mistakes, but a king's decisions affect the lives of many. Dobra. Zobaczmy. Cała pierwsza część, znaczy jest już Grace. Jest, słuchajcie. Aha, czy nie gadają w ogóle? Dobra. Nie, tak też, dobrze, w jedynce też to gadali, już to przypominam. Tak, jakiś dziwny taki dialekt. Na kanale macie całą jedynkę, możecie obejrzeć, słuchajcie. Bardzo przyjemnie się grało. To takie zarządzanie trochę królestwem, ale takie bardzo ubogie. Ej, to wygląda jak z pierwszej części, tylko po lewej było łóżko. Bo jestem królem, tak? AD, dobra. ADF. Bez sensu to zrobione. No dobra. Od razu cieplej. Czemu nie mogę... myszką można było. Dobra, dawaj zakłady korne. Identycznie to wyglądało w tamtej części. Przejrzeć się nie mogę. I taka mapka była, nie wiem czy pamiętacie. Nie można było tak wyjść i przejść do innej lokalizacji, tylko była mapka. Ale to pewnie prolog, pewnie dlatego jakby... To nie jest ten sam król? Dobra, jakieś... O, myszka... Czy myszka jest? Nie. Powiedz, że mogę z kimś gadać. Dobra, tak. Tam trudne były decyzje w pierwszej części. Chociaż tam można było to rozpracować. Ja już później nie kontynuowałem tego na kanale, ale ja później prywatnie w to grałem. Można było rozpracować to. Bo te wybory były zawsze identyczne. I można było to zrobić tak, że... Że można było, słuchajcie. O, jest misio. W pierwszej części ona sobie wzięła misia. Można było tam zrobić tak, że misio został. Został w zamku. A to jest to samo, Kadini. Tam była ta córa, tak, tak się nazywała. No, to jest dokładnie to samo. Dobra. Dobra. Tu nie wiem, którym warto było pomagać innym. Absolutnie nie. Ojdzie Kadani. Ej, to jest dokładnie samo. Czemu to nie jest dodatek, tylko druga część? Czyli już widzę, że bardzo warto zagrać w pierwszą część. To będzie mocno powiązane, słuchajcie. Niekoniecznie to jest dobrze rozwiązane. O, ktoś może niekoniecznie mieć ochotę. Przecież gra, słuchajcie, jest jakieś 2 złote, już chodzi w jakichś bandach czy paczkach. Nie wiem jak teraz, co prawda. Dobra, na dole widzicie, znowu to jest inaczej, różni się trochę. Dobra, będziemy podejmować decyzję, okej. Okay. A, czy ja nie muszę z nimi gadać? Dobra, weź usiądź na tronie. Bo wtedy przyjdą petenci. Podwładni oczywiście. Dobra, czy ten tutaj mogę QE? Czy to jest zupełnie podpada zrobione?
Dobra. Dobra, oddam kolejne dziecko. Dwa, w sumie dwójka dzieci ona ma na rękach. Dobra, słuchajcie, zobaczymy, co oni chcą ode mnie. Zobaczymy, jak to wygląda, jakiś dzień minie, czy coś, nie? Dobra. Mogę wysłać agenta. O, jedyny, co był identyczny. Wiecie, to jest dwóch agentów, mogę wysłać? Nie, nie chcę trzeciego. Jak mam to potwierdzić? W sumie chciałbym jednego mniej. No, już confirm. Nie wiem trochę za bardzo jak... To nie o to chodziło. Okej, można ich wycofać. Dobra, chcę wysłać tego gościa, tylko jak? Czy to może ta jest? Nie, to nie o to chodzi. Czy teraz mogę konfirmować? Też nie mogę. Czekajcie, a N. Widzę teraz po lewej N. Dobra. Poszedł. Mam nadzieję, że dobrze wysłałem. Holdce. Okej. Okay. Dobra. Poszedł do mnie babeczko. Wyślę do ciebie babeczkę. Już widzę, że babeczko na krzyż pójdzie. Ale nie wyszło mi to, co chciałem, nie? No i dobrze. Trzech, tylko podwanych. Czy tu mogę też wysłać gościa? A, zobaczy, ile on potrzebuje. Mogę dać mu. Udało się, słuchajcie. Dobra, czyli tu mamy, zobaczcie. Dobra. Mogę sobie wyjść? Zupełnie inaczej. To znaczy, przede wszystkim myszka była i klawiatura w pierwszej części. To jest chyba druga część, słuchajcie. A tu, zobaczcie, nie ma mapy, tylko przechodzę samodzielnie. Mogę coś kazać na przykład mu? Dobra, dostałem coś. Okej. Dobra. Dobra, idź tu. Dobra. A, nie mam nikogo. No i wszystko jasne. Nie mam nikogo. Oni, że niby nie potrzebuje nikogo, ale jednak potrzebuje, nie? Plus 10. Nie chcę. To nie, mam nadzieję, że to nie odrzuca, słuchajcie. Moje kikono. Co to jest? Jak ja mam w to wejść? Dobra. Jest identyczny jak widzę, ale jest bardziej rozbudowane. Wow. Okej. Dobra, czy tu się przełączam między jakimiś zakładami? A tu się przełączam między... Czy mogę przejść w różne lokalizacje? Zaraz będziemy kończyć, słuchajcie, żebym wam nie psuł rozgrywki.
Jedynka miała polski język, dwójka też ma mieć. No, Demko nie ma, jak widzicie. Jedynka była fajnie zrobiona, więc dwójka pewnie też będzie. Chciałbym dzień skończyć też, zobaczyć jak to wygląda. Ale walą tutaj. To jest chyba koleś, który chciał spierniczyć w pierwszej części na samym początku. Tak mi się wydaje. Mi się wydaje, że to jest ten typ. Dobrze, dużo bardziej rozbudowane lokalizacje, tak jak widzicie. Więc pewnie dużo więcej rzeczy będzie trzeba wcisnąć. Mogę w ogóle pójść do następnego tygodnia. Ale w jedynce w ogóle nie można było zrobić tego, jeżeli się nie przeszło tego. Nie odwiedziło się na przykład wszystkich lokalizacji w zamku. To nie pozwalało pójść dalej. Wiecie, bo ja nie chciałbym pójść na mury. Mapę bym chciał otworzyć. Co dziwnego się dzieje teraz. Czy on z zamku? Dobra, to nie o to chodzi. Czekajcie, tu muszę. Poczekajcie, bo to jest bardzo nieintuicyjne na razie. Kantki room. Throne room, tu muszę pójść, dobra. No to jest to, gdzie niedźwiedź śpi. Tak? No oczywiście, że tak. Aha, ale może to mogę pójść dalej. Czekajcie, bo mogę coś. Co to było? To był safe tylko? To tak wygląda, że to jest tylko safe. A tu może też nie można. Pompki. Ona się nazywała, ja nie pamiętam, CD Pickle, o jakoś tak się nazywała. I teraz mogę pójść do następnego dnia. Teraz. Czy nie mogłem wcześniej? Czy jest tak samo jak w jedynce? Czy muszę przejść wszystko? Okej, okay, działa to trochę inaczej. Dobra, działa to zdecydowanie inaczej. Co tu mogę wybrać? Ja wybieram wszystko, ale nie mam żadnych punktów, to nic nie mogę wybrać. Mogę mu zapłacić. A ile mam złota? Trochę nie widzę. Dobra, tutaj mogę zapłacić. Ciekawe, czy teraz zobaczę, skończy mi się. Bo mam poniżej złota. Mogę coś kupić? Chyba tak, co? I co, gdy przegrałem? Czy nie? Okej, okay, nie mogę. Dobra, czyli co muszę zrobić teraz? Bym chciał jej przestać nie płacić. Dobra, to wygląda. Znaczy, to wezmę tak więcej. Tu nie mam żadnych punktów. Temu chcę zapłacić.
Next. Motyw mi się przyda. Teraz już mogę, tak? Mam 2 złota. No dobra, czyli to działa trochę w inny sposób. Trochę inne zarządzanie, ale fajne, przyjemne, słuchajcie. Grewno chyba też było. Ej, to mi to różowy mi zszedł do końca, słuchajcie. Czy tak jakbym mógł to wszystko wykorzystać tak naprawdę? Ale tak to wygląda. No język polski tutaj, ja rozumiem oczywiście o czym mi gadają, ale jednak jest wymagany. Dość zaawansowany. Ej, słuchajcie, no może być bardzo dobrze, słuchajcie, na pewno jest to dobre demo. A teraz mogę na przykład z stroną wyjść i... Lecie na przykład tutaj. Lecie. F. Explore. Zobaczmy, czy to tak da radę. I mamy teraz tego gościa, żołnierza. Mogę już z tym tylko. Dobra, prosperity 20, ok, fajnie. Lecie. A, to nie działa w ogóle. Czy doradca co, tylko to może być? Muszę to balansować między tak, bo to było... Jak było to, żebym... Dobra, jak to było? Inwentory to wiem. Top menu. Mogę teraz się przemieszczać? Mogę. Dobra, słuchajcie. Ile też się gadali w pierwszej części? Możesz tam nie liczyć. GIF efekt. Pięknie. Ale mam tylko jednego wtedy. Ja powinienem chyba wykorzystać do końca to zadowolenie. Żeby dostać... Nie puszczać ci wiedźmy, bo nie mam wiedźmy, bo tam widzę, że jakiś chory. No jej nie mam. Więc niestety muszę, słuchajcie, odrzucić go. Dobra, spadnie mi szczęście. Aha, czy tu mogę kupować te limity? Ale też mi wystarczy. Plus 15, super. Ej, dobra, słuchajcie, podoba mi się, jest dobry. Ale już dalej, trzeciego dnia nie będę wam pokazywał. Jest dobrze, mamy kolejnego dobrego demona, słuchajcie. Dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnym demonie. Nara.